Naszkicuj wykres funkcji f od x o równaniu 4 dla x-ów mniejszych od minus 3, modus x dla x-ów z przedziału od minus 3 domkniętego do 2 otwartego i 2 dla x-ów większych bądź równych 2. Nasza funkcja składa się z trzech kawałków. Cała oś x-ów została podzielona na trzy części. Od minus nieskończoności do minus 3, od minus 3 do 2 i od 2 do nieskończoności. W przedziale od minus nieskończoności do minus 3 funkcja przyjmuje ciągle wartość 4, czyli dla wszystkich x-ów mniejszych od minus 3 wartość funkcji wynosi 4. Narysujmy tą funkcję, czyli dla x-ów od minus 3 na lewo wartość ciągle wynosi 4. Przejdziemy teraz do trzeciej części, czyli dla wszystkich x-ów większych lub równych 2 wartość funkcji wynosi 2. Czyli dla wszystkich x-ów od 2 na prawo wartość funkcji wynosi 2. Zajmijmy się teraz środkową częścią. Widzimy, że dla wszystkich x-ów od minus 3 do 2 funkcja przyjmuje postać y równa się modus x. Zróbmy więc tabelkę dla tej części. Czyli mamy x i f od x. Na pewno bierzemy krańcowe x-y do naszej tabelki. Czyli na pewno zaczniemy od minus 3 i skończymy na 2. Proponuję, abyśmy przesuwali się o 1. Czyli mam tutaj minus 2. Minus 1, 0 i 1. Moduł z minus 3 to jest 3. Moduł z minus 2 to jest 2. Moduł z minus 1 to jest 1, z 0, 0. Z 1, 1 i z 2, 2. Nanieśmy nasze punkty na wykres. Mamy pierwszy punkt minus 3, 3. Czyli mamy 1, 2, 3 w lewo i 3 do góry. Minus 2, 2, minus 2 i 2, minus 1 i 1, 0, 0, 1 i 1 i 2, 2. Wiemy, że wykres funkcji modus y równa się modus x to jest takie v. Tu widzimy, że ładnie nam się połączyły te dwa fragmenty funkcji. Natomiast tutaj nasza funkcja się rozjeżdża. Więc musimy zastanowić się, w jaki sposób ta funkcja zachowuje się na końcach. Funkcja y równa się modus x jest wyznaczona dla x-ów od minus 3 do 2, od minus 3 włącznie. Czyli dla minus 3 mamy kółeczko zamalowane. Jeśli chodzi o funkcję y równa się 4, ona była określona dla x-ów mniejszych od minus 3. Dlatego fragment tej funkcji na końcu ma kółko otwarte. Tak wygląda wykres naszej funkcji f od x.